No. To startujemy. Nic nie widać. Będziemy się obijać. Lecimy. To i to. O, i latareczka jest. Jesteśmy na Penigand, druga 53. Z Pawełkiem. Słabo nas widać, ale generalnie jest, no. Jest Penigand, zaliczamy. Jesteśmy sami, nie ma ruchu, nie ma kolejek. Lecimy dalej. Dobranoc. Cisza, ptaszki ćwierkają. Zaliczyłem glebę, mam zdarte kolana. 3:47. Co? Warto 20. I pojawił się księżyc. Dzień dobry, 5:14, a my jesteśmy prawie w pół drogi i już pojawia się powoli słoneczko. Już dawno, nie pamiętam, kiedy nie spałem w nocy. Całą noc. Nice. Ara, miłego dnia.
Dobra, jest tak pięknie, że się non stop zatrzymujemy i do dupy z takim bieganiem. Jest po prostu mega, słońce wstało, te mgła, która w ogóle spływa jak wodospad. Otula te wszystkie wzgórza, jest po prostu jakiś czad, nie? Kompletny kosmos. Jesteśmy w połowie drogi. Jest super. Faktycznie słoneczko dodaje czadu. A tak wyglądają moje nóżki. Jedna i druga. Poleciałem na dół, na kamienie. Mordą w dół. Ale jest okej. Okay. Wszystko, proszę się nie martwić, jest kucio. Popa. Dobra, jest tak pięknie, że się non stop zatrzymujemy i do dupy z takim bieganiem. Jest po prostu mega, słońce wstało, te mgła, która w ogóle... Mega, która spływa jak wodospad. Otula te wszystkie wzgórza, jest po prostu jakiś czad, nie? Kompletny kosmos. Jesteśmy w połowie drogi. Dokładnie. Super. Faktycznie słoneczko dodaje czadu. A tak wyglądają moje nóżki. Jedna i druga. Poleciałem na dół, na kamienie. Mordą w dół. Tak wyglądają moje. Wszystko, proszę się nie martwić, jest gucio. Jesteśmy na Wernstein, tu jest czubek. Proszę bardzo. Jaki mamy dzisiaj piękną watę cukrową na widoczku. Proszę Państwa. Jest po prostu... To jest magia. Jeszcze Ingleboro, czyli ten szczyt do zdobycia. I jeszcze te dyszki stamtąd 25 do domu. No jesteśmy w połowie drogi. Kilometr, który? 42? Czy który? Tak? Nie wiem, za dużo danych. Za dużo danych. Ustawiła awarię systemu. Nie. 42? Tak, 42 km mamy, jesteśmy na wysokości odległości maratonu i mamy jeszcze 38 w takim razie. To na razie.
To było Ingleborough. Tu Arturek pije. Żyjemy. Zaczął pić wodę. Wypił butelkę coli i zaczął pić wodę. Nie tego ptaszka. Trzeci Yorkshire Peak zaliczony. Teraz lecimy w dół stromo, więc nie lecimy właściwie, tylko delikatnie próbujemy zejść i potem troszkę w prawo, Artur. Tak. I potem jeszcze wszystkie malam fanaberie. To już będzie ciężko pod nogami, ale damy sobie jakoś radę. No, co tu dużo mówić? Jest nieźle. Widoki są po prostu masakrujące. Masakrujące, patrzcie. Po prostu masakrujące widoki. Która godzina, Artur? Sprawdziłeś, o której byliśmy tutaj? Ile? Siódma? Siódma? Nie no, dwie minutki, 7:30, no. Liczmy 7:30, tam będzie już 6:05. Także nieźle, no tak. Zapomniałem. O, oto widok nasz. Rąkę. Aha. To jest ten kosmos, proszę Państwa. Ale widok. Ulala. Ulala, lala, lala. Czaska foty. Ja tu stoję też. Ajajaj. Patrzcie. I tam na dół będziemy cisnąć. Tam drogą. Ale piękna wata. Zobaczcie, jak spływa. Jak, zobacz, jak spływa, Artur. Zobacz, jak spływa, jak lawina. Zobacz. Ach, coś cudnego. Pokażę wam coś. To na razie. Sześćdziesiątka za nami. Sześćdziesiąt. Zostało 20. Napieramy z kolejne podejście do podnóża Penegentu. I potem będzie troszkę w dół. I potem w górę trudny odcinek. Po takich mokrych trawach, po których żeśmy zbiegali nocą. I jakoś to będzie. A potem trudny odcinek po bardzo kamienistej, niewygodnej tej. Już podmalam. Jeszcze pętelka tam do Jonet Foss, której nie znam. No, na pewno będziemy umierać, ale w sumie jest nieźle, jak na 9,5 godziny w trasie, to czujemy się pysznie. No, to tyle. To tyle. Pogodę mamy żyletę po prostu. Żyletę. Pa.
No. Kabusi bym się napił. No, już niedługo. Zaoferuję ci herbatkę. Herbatkę i Coca-Colę mogę ci zaoferować. I wodę. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jak 77,43. Zostało nam 3 km. Żeby dobić do 50 mil. Ale słońce pali. Tak daje w czajnik, że masakra. Jeszcze trzeba się tu powspinać na skałki Harry'ego Pottera. Co nie? Jakoś tu będą. Tu jest ciężki teren pod nogami. Tu już nie ma jak truchtać. A nogi są już zmasakrowane. No. To na razie. W takim razie robaczki. Piękny widok. Stąd przyszliśmy. Z 2 km do mety jesteśmy na Malam Cove. Tak, tutaj kręcili sceny do Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy pierwszej, czy drugiej części. Ale tutaj można je w tym filmie zobaczyć to miejsce. Ale wolać tam Harry'ego. My jesteśmy ci lepsi niż czary Harry'ego. Bo właśnie kończymy te 50 mil z Arturkiem. Końcówka była dosyć ciężka, bo słońce tak wali. Jest mega pogoda, zobaczcie. Co tu się dzieje? Słońce tak wali w palni, że umieramy, ale spoko. Zaraz się zejdziemy z tych skał i jakoś to będzie. Zbiegniemy na dół do auta. Co nie, Arturek? Zbiegniemy zaraz do auta i jakoś to będzie. Zbiegniemy, zwłaszcza z naciskiem na zbiegniemy. O, słyszeliście? Nacisk na zbiegniemy, czyli żadnej ściemy. To jest impreza biegowo chodzona, ale głównie biegowa, więc my się nie uginamy pod pęcherzami na stopach, tylko napieramy dalej. No, z pięknego Malam Cove. Tak? Dobrze mówię? Malam Cove? No, Cove to na dole. A to się nazywa Malam co? Malam, nie wiem. Malam, nie wiem. Malam coś tam. Stop. Co na razie? W takim razie.